10 najdziwniejszych języków na świecie. Najlepszym sposobem na szybkie nauczenie się danego języka jest oglądanie filmów w tym języku. Dlatego zapraszam Was na kanał Maybe News, gdzie za pomocą fajnych filmików z ciekawostkami szybko nauczycie się angielskiego. Kanał prowadzi moja koleżanka, którą mieliście okazję usłyszeć w jednym z making offów, o dokładnie w tym, czym były procesy norymberskie. Dalej stwierdzasz. Nie stwierdzam, pytam ich. Nie, to powiedziałeś, czym są procesy norymberskie. Są to tłumaczenia tych polskich filmów, które możecie tutaj oglądać na język angielski. Może w przyszłości chcielibyśmy trochę doedukować społeczność zagraniczną na temat może historii Polski, czy też historii Wschodu, czyli to, o czym zazwyczaj się na Zachodzie nie mówi. Jednakże no, do tego potrzeba kanału, który już w jakiś sposób prosperuje, dlatego bardzo liczę na Waszą pomoc. Link w opisie. Język jawański. Język, którym posługuje się około 85 milionów osób zamieszkujących zwłaszcza środkową i wschodnią część wyspy Jawa. Niemal wszyscy jego użytkownicy posługują się również indonezyjskim, który jest powszechnie używany w urzędach i w handlu. Budowa języka jawańskiego jest potrójna. W zależności od tego, do kogo się zwracamy, trzeba używać innego słownictwa, składni, a nawet inaczej akcentować wyrazy. Są trzy różne warianty. Jeden służy do rozmowy zwyczajnej ze znajomymi, ale używają go też osoby starsze. Wariant drugi to język oficjalny i trzeci to pośredni, którego używamy w stosunku do nieznajomych. You can say Wilujeng Enjing. Good morning. Wilujeng Enjing. And if you want to say good afternoon, you can say Wilujeng Siang. Good afternoon, Wilujeng Siang. Esperanto. Najbardziej rozpowszechniony na świecie międzynarodowy język pomocniczy. Pomimo, że żadne państwo nie uznaje Esperanta za swój język urzędowy, jest ono używane przez międzynarodową wspólnotę, której wielkość według różnych źródeł szacowana jest na 100 tysięcy do 2 milionów użytkowników. Powstanie Esperanta jest dziełem Ludwika Zamenhofa, polsko-żydowskiego lekarza okulisty urodzonego w Białymstoku. Dzieciństwo spędzone w tym wielokulturowym mieście było dla niego okazją do obserwowania nieprzyjaznych stosunków pomiędzy przedstawicielami zamieszkujących je narodów. Hodiaŭ ni komencas sekvan bazan kurson en nia urbo. Alvenis gejunuloj kaj pli aĝaj homoj, sed ĉiuj ege interesigitaj pri Esperanto. Język Hopi. Język Indian Hopi w Arizonie należący do uto-azteckiej rodziny językowej. Używany jest obecnie przez około 5000 osób. Ze względu na specyficzny system czasownikowy w języku Hopi uważa się, że Indianie inaczej postrzegają czas i przestrzeń. Ich język bowiem nie posiada czasu przeszłego i przyszłego, ani żadnych związanych z nimi pojęć. Określenia te w Hopi przekształcają się w zwroty wyrażające rozciągłość, operację i cykliczność, jeżeli dotyczą rzeczywistości obiektywnej, widzialnej, empirycznej. Indianie Hopi bowiem rozróżniają uniwersum obiektywne i subiektywne. To ostatnie dotyczy dziedziny życia mentalnego lub czasu mitycznego. Czas ma zatem dla Hopi charakter czasownikowy, jest konkretny i odnosi się do kontekstu, w przeciwieństwie do abstrakcyjnego czasu Europejczyków. Proste? Nie? A no właśnie. Język Okung. I tak się składa, że nie jestem w stanie wymówić nazwy tego języka prawidłowo, a już tłumaczę dlaczego. Otóż język Okung to północna grupa dialektów Yu, używana przez Bushmenów w północnej Namibii i północnej Angolii. Język Okung jest jednym z języków o najbogatszym zasobie fonemów na świecie. Jego charakterystyczną cechą, podobnie jak i pozostałych języków Khoisan, są liczne mlaski, których posiada aż 48. Dla Europejczyka nie tylko ich wymówienie jest niemożliwe. Niemożliwe jest także rozpoznanie konkretnego dźwięku na tle innych. Osób posługujących się tym nietypowym językiem jest około 5500. Czas jest na
Język Rotokas, język z grupy wschodnio-papuaskiej, używany jest przez ponad 4000 ludzi. Jego cechą charakterystyczną jest skrajnie uproszczony system fonetyczny, zawierający łącznie 6 spółgłosek i zaledwie 11 liter. Nie wiadomo, jaką rolę odgrywa akcent. Język ten odznacza się dużą częstotliwością połączeń samogłosek oraz obfitością alofonów. Picture 16. Bokiaru to jest dziś uwiera pity pura parewe. Dziś uwiera psucia buriawa pura parewe. Bigipa daiwa pura rewora pautoere. Język Simlish. Sztuczny język używany przez Simów, głównych bohaterów, członków społeczeństwa w grach wyprodukowanych przez studium Maxis. Chodzi oczywiście o serię The Sims oraz SimCity i inne gry pokrewne. Język ten wymyślili amerykańscy komicy Jerry Lawlor i Stefan Kerin. Znajduje się w nim tylko kilka słów o fonetycznym znaczeniu. Większość to po prostu wyrażanie uczuć i wydarzeń zachodzących w świecie Simów. Wszystko jest oczywiście najczęściej improwizowane i niepowtarzające się. Wyrazy prawdziwe w tym języku pochodzą z języka ukraińskiego i tagalskiego i są wymawiane z bardzo złym akcentem. Język rozwinął się na tyle, że Lily Allen nagrała właśnie w Simlish piosenkę. Język Sentinel. Język z grupy andamańskiej używany na wyspie Sentinel Północny przez lud Sentinelczyków. Język ten nie został jeszcze poznany przez lingwistów, gdyż jego użytkownicy są ludem pierwotnym i opierają się kontaktowi z cywilizacją. Tubylcy są bardzo wrogo nastawieni do obcych i to dzięki temu prawdopodobnie przetrwali. Podpływających na łodziach kolonizatorów ostrzeliwano z zatrutych strzał. Z racji swojego odseparowania ani o języku, ani o plemieniu praktycznie nic nie da się powiedzieć. Jaha! Język Piraha. Język z rodziny Mura, używany przez Indian Piraha w dżungli amazońskiej. Język Piraha jest jedynym żyjącym językiem z rodziny Mura. Mimo częstych kontaktów z kulturą zachodnią i językiem portugalskim, większość członków plemienia pozostaje jednojęzyczna. Ludzie ci nie chcą uczyć się obcych języków w obawie przed utratą własnej tożsamości. Alfabet składa się tylko z 11 liter, 8 spółgłosek i 3 samogłosek. Najdziwniejszą kwestią jest jednak słownictwo. W tym języku w ogóle nie ma liczebników. Są tylko wyrazy oznaczające dużo i mało. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, nie ma również kolorów. Najczęściej jego użytkownicy na opisanie otaczającego świata używają słów takich jak jasny, ciemny czy brudny. Co najciekawsze, istnieje tylko jeden wyraz, którym zwracają się do ojca lub do matki. Oprócz rodziców i dzieci, nie nazywa się także innych członków rodziny. Język Nuksalk. Zagrożony wymarciem język z rodziny Salish, używany przez Indian Nuksalk w prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie. W przeciwieństwie do pozostałych języków świata, wyrazów nie można podzielić na sylaby. Dlaczego tak się dzieje? W Nuksalk po prostu nie występują samogłoski. Choć wydaje się to niemożliwe, język zawiera same spółgłoski. Język Silbo. Język gwizdów używany przez mieszkańców wyspy Gomera do porozumiewania się na duże odległości w trudno dostępnych dolinach górskich i jarach. Różnej wysokości gwizdy naśladują brzmienie słów lokalnego dialektu języka hiszpańskiego. Językoznawca Roman Trujillo stwierdził w roku 1978, że Silbo ma tylko 2 samogłoski i 4 spółgłoski. Samogłoski mogą być wysokie lub niskie, a spółgłoski mogą być wznoszące lub opadające w linii melodycznej, która jest przerwana lub ciągła. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Przypominam Wam o kanale Maybe News. Bardzo chciałbym, żeby ten kanał trochę rozwinąć i naprawdę na Was liczę. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam na pozostałe moje kanały, a to ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!